Siema ludziska, z tej strony się kłania Shogo. Dzisiaj sobie pogadamy o grze Marvel Rivals. Jest to nowa gra, która jeszcze powstaje, została wydana. Aktualnie tutaj były close beta testy, jeszcze są przez jakiś czas. Czym jest Marvel Rivals? Marvel Rivals jest hero shooterem, bardzo podobny do Overwatcha, Team Fortressa 2, chociaż bliżej mu do Overwatcha. Czyli jak ktoś grał w Overwatcha, Team Fortressa, Paladins, będzie wiedział, co come on. Mamy tu postacie z Marvela, są to ich bardziej komiksowe odpowiedniki niż filmowe, co jest na 3 plus. No, mamy klasyczne postacie, widzicie Thor, Scarlet Witch, znajdzie się Iron Man, znajdzie się Hulk, jak widzicie Namor, Loki oraz wiele więcej postaci, które znacie i kochacie. No powiedzcie, czy może być coś lepszego niż Hero Shooter z Heroesami? Coś pięknego. Gra będzie za darmo, z tego co się udało dowiedzieć, doinformować. Będzie się opierała prawdopodobnie na sprzedaży skinów. Jak dam jest spoko, wiadomo, tam jeszcze jakieś będą pasy, będą te sprawy. Co mogę wam więcej powiedzieć, jeśli chodzi o samą grę? No to ona powstaje od firmy, która ogólnie specjalizuje się w robieniu podrób gier. Wiem, bo grałem w kilka takich podróbek od nich, już wam to pokażę, co chodzi. Aktualnie wszystkich gier nie ma, które od nich grałem, które pościągali, na przykład mieli podróbę Fortnite'a. Teraz jak tu widzicie Rozlajta, to jest ich podróba tarkowa. Tutaj widzicie, grałem jeszcze w Super Mecha, grałem jeszcze w inne grody. Na przykład na początku jak prowadziłem kanał, grałem od nich w Cyber Huntera. Też taki inny Battle Royale, oni ogólnie się w Battle Royale specjalizują. No i wam powiem tak, przeważnie robią gry właśnie na własnym takim silniku, który jest pół komputer, pół telefony komórkowe. I tam mogliście sobie zagrać różne gry od nich, właśnie te podróby. Czyli ktoś siedział na telefonie, mógł grać z komputerem i na odwrót. Ogólnie ostatnio nawet wypuścili podróbę Valoranta na telefony, na kompie tego nie ma. Tutaj jest naturalnie inna sytuacja, ponieważ do Marvel Rivals musieli podejść poważnie. Tu mamy silnik Unreal Engine 5. Więc to samo sobie już pokazuje, że podeszli bardzo poważnie do tematu. Jeśli chodzi o samą grę, no to najbardziej, najlepiej, najłatwiej porównać ją po prostu do Overwatcha, tak szczerze mówiąc. Tu i tu mamy podobną zbliżoną grafikę. W Overwatchu jest bardziej kreskówkowa, tutaj jest bardziej komiksowa. Postacie są wyciągnięte bardziej z komiksów, jak już mówiłem, co jest na duży plus dla mnie. Bazują właśnie bardziej na komiksach niż na filmach. Z filmów to tu za bardzo nie znajdziecie. Wiadomo, będziecie kojarzyli postacie, jak je zobaczycie, ale one mają design, stylówkę komiksową, dla mnie to jest duży plus, jak widzicie Unreal Engine 5. Menu fajnie wygląda. W Close Betcie tutaj dali kilka mapek, nie za dużo. Tryby są klasyczne. Tutaj na mnie jeszcze przy okazji muzyczka powinna lecieć, ale ja słuchałem swojej muzyki. Podczas grania to wyłączyłem. Ale intro mają naprawdę mocne, 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 mega mocne. Wracając jeszcze do trybów, no to mamy klasykę, czyli pchanie wagonika. Tutaj was muszę powiedzieć coś fajnego, jak na przykład w Overwatchu czy Team Fortressie zawsze macie jeden i ten sam wagonik z wyglądu, to tutaj się naprawdę fajnie konkretnie postarali i zależnie od mapy wagonik wygląda inaczej. Na przykład jak pchamy ten wagonik w mieście opanowanym przez Spider-Manów, no to mamy takiego Spider-Bota, którego popychamy, a w środku jeszcze siedzi inny Spider-Man. Fajny smaczek. A w Asgardzie mamy kozy, te co występowały w filmie na przykład Thor Ragnarok. Czyli jak widzicie, tu są takie właśnie smaczki, detale, które naprawdę nadają zajebistości tej grze. Jeśli chodzi o inne tryby, no to standardowe przejmowanie punktów, tutaj nie ma nic odkrywczego. Wszystko postaram jak w takim typowym właśnie hero shooterze, z tym, że mamy tu bohaterów, a bohaterów jak widzicie mamy bardzo dużo. Mamy Hulka, Punishera, Storm, Lokiego, Doctor Strange i tak dalej, i tak dalej. Zresztą sami widzicie, jest nawet Iron Man. Teraz jeszcze Thor i taki Jeff Rekinek, Magneto też mamy. Jak widzicie, to są takie bardziej odpowiedniki komiksowe, nie filmowe. Dla mnie to jest na duży plus. Gra się jeszcze poza tym detalami na mapach, wróżba tymi mapami. Te mapy to są po prostu połączenia postaci, czyli akcje wspólne. Czyli na przykład jak wiemy, że są Spider-Many, no to oni mają różne bonusy do siebie. Rocket na przykład może skoczyć na Groota i napierdalać z karabinu do innych. Może też się z tym mapować na przykład z Punisherem i rzucać mu tam amunicję, to jest spoko. Jeśli chodzi tutaj o sam design, no to ja powiem to jeszcze raz. Gra jest
nie jest kreskówkowa jak Overwatch, chociaż jest bardzo, bardzo podobna stylistycznie, ale jest bardziej komiksowa, więc jak ktoś się zaczytuje w komiksy, lubi komiksy, no to odnajdzie te sznyty komiksowe tutaj w grafice i będzie się dobrze bawił. Ogólnie ja tutaj póki co wbiłem 5 godzin, nie grałem więcej z tego powodu, że będzie reset po prostu progresu, jak tu widzicie, grałem te 5 godzinek. Było grane 5 godzin, bo wiem, że będzie reset progresu, dlatego się nie skupiałem. Ale jak gra wyjdzie, a będzie za darmo, z tego co mi wiadomo, no to będzie konkretnie grane. No to by się temat wyczerpałem, wiecie o co chodzi, czyli Hero Shooter z oryginalnymi mapami, na których macie różne detale, czyli na przykład różniący się wagonik zależnie od mapy, grafika komiksowa, bardzo zbliżona do kreskówkowej z Overwatcha, ogólnie to będzie konkurencja dla Overwatcha, będzie konkurencja Team Fortress 2, chociaż Team Fortress, ale sorry, to Team Fortress 2 się jeszcze trzyma, ale jak lubicie tego typu gry, no tutaj wiadomo, szybko się odnajdziecie, macie postacie z Marvela, więc jak ktoś na przykład oglądał filmy, znajdzie coś dla siebie, gra jest familijna, nie ma krwi, nie ma brutalności, flaków i tak dalej, więc każdy z każdym może zagrać, może ojciec z dzieckiem zagrać, co nie chłopak z dziewczyną. Każdy po prostu, to jest gra dla każdego. No to myślę, temat wyczerpałem. Na razie, udanego dzionka, hej.